Szwedat trzęsa w tych mazurskich lasach, w promieniach słonecznych opalamy się. Orkiestra przygrywa skocznego Begina. To nie moja wina, że wyrywam się. Głupi tur to jest coś, na co ja czekałem właściwie chyba całe życie, tak sobie uświadomiłem. Bo to jest moje, takie bardzo moje. I do tego jeszcze robimy to tutaj, na wschodzie Polski, czyli tutaj, skąd ja pochodzę. I ja sobie dopiero niedawno uświadomiłem, że ja się jakby pogodziłem z tym, że ja stąd jestem. I dało mi to taką ulgę, że ja jestem stąd i to jest fajne. To Piłsudski wie, że Polska jest tak obważana. Wszystko co najlepsze to jest na obrzeżu. Te raczki, z których ja pochodzę, stały się dla mnie czymś takim ważnym. Z powrotem. Wróciłem do domu tak naprawdę. Boże igrzysko, fajnie, że wpadłeś, może byś zagrał, pochwal się rano starym kopaną. Żydzi, Polacy, Litwini, Tatarzy, dla nich to święto na rozbudą na plaży. Spalona cerkiew, zadeptany cmentarz, Tatarzy wymarli, uciekli Aszkenazi. Budował pałac, spalili go Ruscy. Sto jaraczek jest, już chyba raczej. Stąd ja pochodzę i tu się urodziłem. A w sercu mam ranę, ale to już mówiłem. Nazywam się Organek, znam każdy tu kamień. Zachciało się droższych, no to wyjechałem. Nic nie znalazłem, ale wreszcie zrozumiałem, że szczęście niestety nie od miejsca zależy. Wydminy to jest takie miejsce, przez które ja zawsze przejeżdżałem, tym skrzyżowaniu, które tutaj jest. Skręcałem zawsze w prawo, później w lewo i uciekałem stąd. W momencie, gdy się okazało, że będziemy tutaj grać, to nie miałem właściwie żadnych skojarzeń oprócz tego jeziorka z Wydminami, a okazało się, że to jest super fajne miejsce i są fajni ludzie tutaj w ogóle, tacy, którzy z premedytacją się tutaj przenieśli. Papart Kino to jest ciekawe miejsce, bo się wejdzie do środka, to się wchodzi jakby do innego świata zupełnie. Świetni właściciele, Piotr i Ola, super nas tutaj przyjęli, opiekują się nami z fantazją, z wyobraźnią i z chęcią zrobienia czegoś fajnego. Jesteśmy właścicielami pubu Art Kino i chcemy, żeby coś tutaj się działo, tak? Głupi tur, przynajmniej dla mnie z mojej perspektywy, no to jest przykład na to, że można. Można po prostu. To jest chyba najważniejsze tak naprawdę, że człowiek patrzy na to. Jeszcze są takie zajoby oprócz nas, że przyjeżdżają, po prostu się spotykają na wspólnej na drodze tutaj, na skrzyżowaniu, jak się na Litwę jedzie i to działa. Zajmuję się muzyką po to, żeby wypełnić sobie jakoś czas, który jest, wiesz, który upływa i czasami bywa nie do zniesienia. Witajcie moi drodzy, dobry wieczór.
Nazywam się Organek. A to są moi serdeczni koledzy. Bez Błażej, który jest dzisiaj z nami gościnnie. To jest Tomasz. A to jest Aron. Chyba na dzisiaj spędzimy wspaniałe dzieciństwo. To są nowe, ale nie mam mój super udawny, bo pojadę się spokojnie, daję się przeczać, daję się przeczać. Nie mam tu moich pamiętań, czy to wie, to by coś kucha, co to dla mnie wie. Nazywam się Organek, mam wszędzie ranę. Mam nadzieję, że odległość między mną a moim słuchaczem jest bardzo nieznacząca, jest maleńka, że ja jestem przy jego uchu, tak naprawdę. Bo jeżeli jest inaczej, to bez sensu ta cała moja robota. Ja chcę, żeby on mnie dobrze słyszał. Nie lubię kawy, które pachną mygłem. I słynę jasną, czysta i serca są zimne. Nie lubię obojętności, miernoty, nudy, przeciętności. To starałem się uchwycić w tej mojej piosence. Nie lubię. Która jest dla mnie właściwie chyba najważniejszą piosenką na tej płycie. Bo to jest taka... takie wyznanie, deklaracja taka. Pija, głupia jej chłop, nie głupia ona, nie, nie głupia, ja wypiot, nie głup. Ojciec dał pieniędzy, dał co miał, pomiędzy niebem, piekłem, ziemią, ojciec dał. Spoglądając na setlistę, na to, co się tam znajduje, zrozumiałem, że ta piosenka głupia powinna być taką puentą w ogóle i takim czymś, co opisuje, co ja tam w ogóle robię. Oczywiście ta muzyka nie jest głupia. Ja też nie jestem głupi, przecież to nie jest jakieś, wiesz, nie będziemy teraz udawać, że dla celów marketingowych, że ja jestem głupi i coś tam. Ale uważam się za głupiego w tym takim sensie życiowym, bo ciągle, wiesz, nie mam pieniędzy, chodzę wciąż w kółko co roku wolniej. Tylko się zapętlam i to wiesz, źle robimy głowę. Głupi, dlatego że właśnie taki jakby pod prąd, nie, bez względu na kasę, bez względu na czas, na wszystko. Wszystko ma sens, to tak tylko mogę powiedzieć, że wszystko ma sens. Każdy utwór jest o czymś i każdy utwór jest jakąś historią, co bardzo lubię, bo jestem fanem dobrych tekstów. Przykładowo Jeremiego Przybory, czy Agnieszki Osieckiej, czy Wojciecha Młynarskiego. I mi się wydaje, że Organek jest trochę takim współcześnie, rzeczywiście nawiązuje do tych najlepszych tradycji. I to jest właściwie, no to jest świetne. Że gramy muzykę, która nie tylko w tej warstwie instrumentalnej jest świetna, ale także w warstwie tekstowej. Organek jest takim pieśniarzem. Gra sobie po prostu swoją muzykę i opowiada to, co tam gdzieś w nim jest w środku. Ta dziewczyna to śmierć, ta dziewczyna to pistolet. A szczerze oczami o serce trafia na boje. Ta dziewczyna to śmierć. Hej, hej, moja panno, czy ty mnie przesadzasz? Hej, hej, moja panno, ty za dużo wymagasz. Częścią głupiego turu, na pewno nie ze względu na profity. Zarówno Tomek, jak i mój menadżer Marek przedstawili to jako rodzaj przygody, jakiegoś powrotu do takiego podejścia do muzykowania, takiego bardzo romantycznego. Ważne są pieniądze w ogóle w życiu.
ale przy takich projektach typu organy, przy takich działaniach, to czasami nie ma co patrzeć na pieniądze, tylko ważne są po prostu przeżycia z chłopakami. Organek tą płytą uświadomił mi, że czas na rock and roll. Skocznego Bekina, to nie ma.